Legia pokonała Zorię 1-0. Bardzo dobry wynik na wyjeździe, panowie, w kontekście awansu do fazy grupowej Ligi Europejskiej. Za chwilę zobaczymy sobie tego jedynego gola autorstwa Michała Kucharczyka. Baliśmy się tych rzutów rożnych, a okazało się, że one były zbawienne. Znaczy Legia była bardzo groźna właśnie przy stałych fragmentach gry w tym meczu. Już w pierwszej połowie widzieliśmy kilkakrotnie, że byli blisko zdobycia bramki. W drugiej połowie zaraz na początku się to udało. Tyle, że z wyjątkiem tego gola miała jeszcze Legia poprzeczkę, była ręka, powinien tam być rzut karny, ewidentnie, Andrzej. Natomiast jest kłopot w rozegraniu piłki i to duży. No tak, oczywiście. Tutaj można było więcej się spodziewać od legionistów, że przy wyprowadzeniu akcji mało zawodników było przed linią piłki. To był chyba największy problem Legii, aczkolwiek ten cały fragment trzeba wykorzystać. Brzyski bardzo dobrze dośrodkowywał w pole karne. Gorzej to wyglądało z drugiej strony. Ale mamy dobry wynik. Legia wygrała to spotkanie. Zorya nie jest już taką tajemniczą drużyną, wiedzą legioniści, jak z nią grać. My już oglądamy to, co dzieje się w Poznaniu. Za kilka minut rozpocznie się mecz Lecha z Wideotonem. Czego spodziewacie się po Lechu, biorąc pod uwagę jego ostatnią formę? Mamy 30 sekund, panowie. Przede wszystkim wygranej, bo to jest najważniejsze. Tak jak Legia rozpoczęła bardzo dobrą taką serię, może polskich drużyn w pucharach europejskich, to chciałoby się, żeby Lech to przedłużył, żeby tutaj zapewnił sobie już awans do następnej rundy. Lech jest w dołku, Wideoton jest w dołku, trzeba się przełamać. Niech to zrobi mistrz Polski. Przed nami pierwsza połowa meczu. Lech Poznań, Wideoton. Komentują to spotkanie Jacek Lawskowski i Marcin Żewłaków.